alarm bombowy w Ełckim Sądzie. Po godzinie 10 pracownik sądu odebrał anonimową informację o tym, że w budynku został podłożony ładunek wybuchowy. Dzwoniący miał podać również godzinę, o której wybuchnie bomba. Wiadomo, że ta godzina już minęła, a wybuchu nie było. Na miejscu są policjanci, strażacy i funkcjonariusze z grupy rozpoznania minersko-pirotechnicznego. Z budynku ewakuowano około 120 osób, mówi Hanna Dębska, wiceprezes Sądu Rejonowego w Ełku. Dostaliśmy informację, że wybuchnie bomba w sądzie. Było dużo rozpraw dzisiaj, dzień aresztowy, był konwój i z tego jak przebiegałam po sądzie, to było mnóstwo ludzi na korytarzach. W Wydziale Karnym dzisiaj były sprawy aresztowe, natomiast jakiego rodzaju trudno mi powiedzieć w tej chwili, czy to ma związek z tą sprawą, nie jestem w stanie powiedzieć. Mundurowi zabezpieczyli budynek sądu i część Parku Solidarności. Trwa przeszukiwanie pomieszczeń, poinformowała Agata Jonik z Komendy Powiatowej Policji w Ełku. Są utrudnienia dla kierowców. Całkowicie wyłączona z ruchu jest ulica Małeckich i 3 Maja. Częściowo zamknięta jest również ulica Mickiewicza od skrzyżowania z ulicą Piłsudskiego do skrzyżowania z ulicą Gdańską.